Wzorzec geograficzny to porost o barwie żółtej lub zielono-żółtej, który występuje niemal wszędzie tam, gdzie są skały pozbawione węglanu wapnia, na przykład na granitach, gdzie jest dużo światła. Są to jedne z najstarszych organizmów w Tatrach. Ich plechy mogą liczyć nawet 4,5 tysiąca lat, a bardzo podobny wzorzec alpejski może osiągać nawet 9 tysięcy lat. Ta imponująca długowieczność zwróciła uwagę naukowców, którzy wykorzystują wzorca do datowania odległych w czasie zdarzeń, na przykład spływów gruzowych, obrywów skalnych, określania wieku moren polodowcowych, a tym samym tempa cofania się lodowców. Dzieje się tak za sprawą ekspansywności wzorców, które zasiedlają odsłonięte fragmenty skał w ciągu kilku lat. Tą metodę datowania nazywamy lichenometrią. W piętrze subalpejskim, leżącym między 1550 a 1850 metrów nad poziomem morza, tempo przyrostu plech za pierwsze 100 lat wynosi 38,1 mm. Natomiast w zimniejszym piętrze alpejskim, to jest na wysokości od 1850 a 2200 metrów nad poziomem morza, jest to 32,5 mm. W Tatrach tą metodą można datować zdarzenia do kilkuset lat.